Nad posadzką Centrum Nauki Kopernik kołysze się ważąca 250 kg metalowa kula, jednak nie porusza się cały czas w tym samym kierunku. Ruch Ziemi dookoła swojej osi sprawia, że tor wahadła przesuwa się jak wskazówki zegara, choć znacznie wolniej. Na naszej szerokości geograficznej wahadło potrzebuje 32 godzin, żeby zatoczyć całe koło.